Dzień dobry, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie w Bibliotece Śródlądowej Górnej. Witam w imieniu organizatorów tego wieczoru południa poetyckiego, chociaż zaraz będzie drugi wieczór, w imieniu Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Śródlądowej Górnej, Szkoły Podstawowej imienia Krzysztofa Kamila Wasińskiego oraz Specjalnego Ośrodka Szkoły Wychowawczego Śródlądowej Górnej. Jest mi bardzo niezmiernie miło Państwa przywitać, bo Agnieszka Osiecka jest postacią, która bardzo silnie wywarła wpływ na polskiej kulturze. Nie tylko przez to, że pisała, bo jest autorką również wielu piosenek, które doskonale znamy. I te teksty to są teksty, które znają całe pokolenia. I te pokolenia młodsze, i te pokolenia troszkę starsze. I ten dorobek, czy może część, jakiś bardzo mały wycinek tego dorobku, bo wszystkiego nie było, nie bylibyśmy w stanie, chcemy Państwu zaprezentować. Jest mi bardzo miło też, że mimo tej pogody, która mnie zachęca do wychodzenia z domu, Państwo dopisali jednak i są tutaj z nami w bibliotece, bo się dzisiaj zastanawialiśmy, dobrze, że nie pada, ale zastanawialiśmy się, jak będzie, ale jest bardzo dobrze, więc bardzo się cieszę. Witam bardzo serdecznie Panią Burmistrz Zuzannę Bielowską, gospodarza miasta, która jest z nami. Witam bardzo serdecznie wiceprzewodniczącą Rady Miasta Panią Bogusławę Barbarę. Dyrektorów naszych jednostek, zresztą pani Barbary Mandur, dyrektora przedszkola publicznego, tym prowadzeniem na dyrektor szkoły podstawowej pani Marta Skowrońska-Sowa oraz pani Teresa Budyk, dyrektor specjalnego ośrodka szkolnego. Bardzo serdecznie witam naszych najmłodszych czytelników z rodzicami, nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum oraz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, naszych stałych czytelników i gości naszych imprez z dyskusyjnego Klubu Książki oraz tych nienależących, niezrzeszonych. Bardzo serdecznie miło, że Państwo są z nami dzisiaj. No i witam bardzo serdecznie młodzież, która jest z nami tutaj na razie ukryta dla Państwa, ale za moment już będzie się dla Państwa prezentowała. W programie mamy montaż słowno-muzyczny oraz prezentację multimedialną, dyskusję o Osieckiej, myślę, że będzie o czym rozmawiać. Jak Państwo widzicie, Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej użyczyła nam zdjęcie i też na stronie Fundacji można bardzo ciekawe historie przeczytać. A oprócz tego zdjęcia mamy także wystawę przygotowaną przez uczniów specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Będzie ją można również później przy kawie, herbacie obejrzeć. Ja już nie będę przedłużał, zapraszam Panią Janinę Bielecką, która dopowie jeszcze kilka słów na temat programu i za chwilę będziemy... Witam Państwa bardzo serdecznie. Pan dyrektor pięknie wszystkich przywitał, domagam się do tych pięknych słów powitania. Co do samej autorki, bohaterki naszego dzisiejszego spotkania poetyckiego, pani Agnieszki Osieckiej, tutaj próbowaliśmy z Panią Irenką znaleźć odpowiedni cytat na dzisiejszy dzień. Pochmurny, listopadowy i pragnę tego cytatu pochodzącego z wiersza Agnieszki Osieckiej pod tytułem Ćma umieściłyśmy pod naszą tutaj mini wystawką. Przytoczę te słowa, bo listopad wcale okazuje się nie musi być pochmurny, smętny i smutny. Jakie ma życzenia? Listopad szlocha rozpaczliwie. O Boże, Boże spraw, żebym już nie był listopadem, żeby mi nie było tak ciemno wieczorem i tak mglisto nad ranem i żeby nie bolały mnie wszystkie liście i żeby nie dokuczał mi reumatyzm miłości. Też bym tak chciał jak kwiecień podjeść do różowego sadu albo jak lipiec wyskoczyć na plażę pewną chwilę. Życzę Państwu i sobie również, byśmy w tym, co zobaczymy i usłyszeli, odnaleźli właśnie takie wrażenia, które zawarła nasza poetka w tym wierszu, który już o tym wspomniałam, nosi tytuł Ćma. Także dziękuję bardzo i życzę miłego pobytu tutaj w naszej bibliotece. Dziękuję. Dziękuję. Tak, Pani Rektor. Tak, oczywiście. Zostawiam, czy nie zostawiam, czy nie
Barbie. Dziś prawdziwych cyganów już nie ma. Tak bym chciała damą być. Ach, damą być. To tylko niektóre z powszechnie znanych polskich piosenek. Z reguły nie zastanawiamy się, kto napisał piosenkę, która jest przebojem. Dzisiaj zapraszamy na spotkanie z twórczością Agnieszki Osieckiej, poetki i autorki bardzo wielu tekstów piosenek. Są takie noce, kiedy się zabrać. Ja nie odchodzę, kiedy drzemię, choć nie wołaj, dawno miałem. To na wieszaku przed pokojem wisi pamiętny kapelusz. Gdy w twoim płonie się wyżarła, są takie noce, od innych ciemniejsze,
kiedy się wolno rozpłakać, wolno powtarzać słowa najświętsze, mówić o wróżbach i znakach. Tylko nie wolno tej nocy podróżą okraść, okłamać, oszukać, bo się już będzie na próżno, bezsennej nocy dni szukać. Szukam wiatru w polu, zapomnianych słów, śladu łezką kolu, przedwczorajszych bzów. Szukam wiatru w polu, jak to trwa i trwa, chociaż oczy bolą. Szukam w niebie dnia. Stał, pijam skrzynek w walce grał. I wtedy on zobaczył ją i sobie to do serca wziął. Co ona była, lekko i czerwony kotel z sercu stron. Lecz on nie zaznał odtąd snu. Ona tak szeptała mu: ty nie mów do mnie w koniecznej warcie, ty bardziej praktycznie do mnie mów. Każdy wiedział, że on mógłby dostać takie dwie. A ten, co wcześniej chodził z nią, to tylko śmiał się, tylko plął. Co ona była, blada tak i drobna tak jak w chorobach. A on chciał dobrze i miał sklep i serce dał jak ciepły chleb. Ty nie mów do mnie w romantycznej warcie, ty bardziej praktycznie do mnie mów. Bo chwilowo to jest dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz ciała mego lód. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, no chyba, że zdarzy się cud. Niedobrze potem było z nią, do USA ją jeden wziął. I tam nie kochał, tylko bił. I grając bingo, piwo pił. Co ona była? Szara mysz. A z miastka wciąż nadchodził list. Przyjeżdżaj, gdy ci szczęścia brak. A ona pisała tak: ty nie mów do mnie w romantycznej warcie, ty bardziej praktycznie do mnie mów. Bo chwilowo tu jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz ciała mego lód. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, to chyba, że zdarzy się cud. Aż nadszedł dzień, wróciła tu i oczy się zaśmiały mu. Wnet ją za żonę sobie wziął i cały rok się cieszył nią. Co ona była? Stara tak. Odeszła więc jak chory ptak. On co dzień chodził na jej grób, a z ziemi słychać szepty słów. Pan czuje? To świetnie. Właśnie widzę. Jasny wzrok, równy krok, jak w marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to pańskie lewo. Pan widzi stół, ławkę, krzesło, a ja rozdarte drzewo. Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Ode mnie widać niebo pokrzywione. Pan dzieli każdą zimę, każdy świt na pół. Pan kocha swoją żonę.
Pan także, proszę Pana, na zakręcie. Dziś Pan, proszę Pana, dostrzega te realia. I Pan haruje, proszę Pana, jak ten wół. A moje życie się kolebie jak balny. Pora wracać, już śpiewają zięby. Niespokojne. Gdzieś wyjeżdżała. Skądś wracała. Kręciła się po Polsce. Po świecie. Wyznała kiedyś. Nie mam gdzie postawić drugiej nogi. Życie osobiste też miała splątane. Córkę wychowywał ojciec. Dziennikarz. Daniel Passen. Agnieszka czasem ubolewała, że nikt nigdy nie oszalał na jej punkcie. A ona kochała naprawdę. Dostały po... Powstały potem listy śpiewające, pełne czułych słów, westchnień i poczucia rozczarowania. Tak się urodzić w niedzielę wieczór. Nie chcieć, nie poczuć, nie przeczuć. Być jak przesyłka, jak paczka mała. Sama chciała, sama chciała. Tak chodzić do szkół wszędzie po proszku. Myśli, nerwy mieć w proszku. Znaleźć i zgubić, co matka dała. Sama chciała, sama chciała. Tak się niemądrze w niemądrych kochać. Nie trwać, nie czekać, nie szlochać. Potem zazdrościć tej, co płakała. Sama chciała, sama chciała. Tak się na dobre rozlubić w tobie. Z żalu za tobą wypłowieć. Być nazbyt cicha lub nazbyt śmiała. Sama chciała. Sama chciała. Tak nagle ustać w niedzielę wieczór. Nie czuć, nie poczuć, nie przeczuć. Wśród jasnych buków zasnąć jak skała. Sama chciała, sama chciała. Thank you.
raz warto umrzeć z miłości. Chociaż raz. A to choćby po to, żeby później chwalić znajomym, że to bywa, że to jest umrzeć. Leżeć w cmentarzu czyjejś szuflady, obok innych nieboszczyków listów i nieboszczek pamiątek. I cierpieć. Cierpieć tak bosko i z takim patosem, jakby się było tosą lub witosem. I nie mieć już żadnych spraw i do nikogo złości. I tylko błagać Boga, by choć raz, jeszcze jeden raz, umrzeć z miłości. Agnieszka Osiecka była przedstawicielką klasycznej cytrynerii współczesnej. Żyła dniem dzisiejszym. Nie przywiązywała wagi do pieniędzy, dóbr materialnych, miejsca pobytu. Miała natomiast bardzo wielu przyjaciół. Lubiła się bawić. Czasem się kłóciła. Zawsze otwierała przed nimi drzwi swojego domu. Poetka lubiła żyć. Lubiła świat ze wszystkimi jego słabościami i śmiesznostkami. Może wszystko wytrzeć gumką. Ma nieprawdopodobnie dużo czasu
i nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Dostrzegam go w każdym kwiatku. Pan Bóg mnie pomniejsza. Pan Bóg stawia przede mną lusterko. Ja się przyglądam i sama to sobie mówię. Boże Święty, jaka ja jestem mała. Miała w sobie świadomość przemijania i śmierci. Przemijanie to dla niej było odchodzenie miłości, odchodzenie młodości. W zapachach ziemi napisała: pamięć ratuje czas, tylko przez nią właściwie nie umrę. Jeszcze zdążę wam zaśpiewać, opowiedzieć. Jeszcze zdążę posadzić drzewo cudowne, zielone. Jeszcze zdążę wspomnieć i zapomnieć, znowu powiedzieć. I znajdę czas na śmiech, na rozpacz słowa. We mnie tłucze się wiatr i śpiewa odruch. Posłuchajcie, posłuchajcie, witanie dla skowronkarz pisze Bóg. Posłuchajcie, posłuchajcie, jak przystaną z ciekawością. Bo najgorsze jest to, że człowiek wciąż sobie powtarza: jeszcze zdążę, przecież mam mnóstwo czasu. A potem się okazuje, że tego czasu wcale nie ma tak dużo. A potem pstryk, iskierka gaśnie. Siądź z tamtym mężczyzną twarzą w twarz. Kiedy mnie już nie będzie? Spacie w komnie moje buty i płaszcz. Zróbcie sobie miejsce. Gdzie z tamtym mężczyzną? Lech na pół. Kiedy mnie już nie będzie? Kupcie firanki, jakąś lampę i stół. Zróbcie sobie miejsce. Zmarła w Warszawie 7 marca 1997 roku. Pani Donacie Tańczy za przygotowanie tego pięknego wieczoru barackiego. Dziękuję.